Wakacje to czas, kiedy chętnie korzystamy z kąpielisk czy różnych oferowanych przez miasta atrakcji. Nie brakuje na przykład dużych imprez plenerowych, na które można wybrać się całymi rodzinami. Jednak w miejscach, gdzie pojawiają się tłumy ludzi, łatwo na chwilę się rozdzielić i stracić z oczu dziecko. Aby lepiej sobie z takimi sytuacjami radzić, policja rozdaje specjalne opaski. Nie zawsze tak jest, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest zorganizowana impreza i gdzie możemy się zgłosić do organizatora, aby nagłośnił ten fakt zagubienia naszego dziecka, gdzie opisujemy na przykład, jak wyglądało, jak jest ubrane i jak ma na imię. Dlatego prowadzimy taką akcję w naszym mieście Szczecinie, gdzie przekazujemy rodzicom w trakcie różnych imprez, ale również też jeździmy po kąpieliskach szczecińskich, rozdajemy rodzicom opaski. Na opasce zapisuje się imię, nazwisko i numer telefonu rodzica, a następnie zakładają dziecku na rączkę. Taka forma dbania o bezpieczeństwo sprawia, że nawet jeśli rodzice zgubią dziecko, szybciej i łatwiej je odnajdą. Policja, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych, przypomina też o tym, by nie zostawiać ich samych w samochodach, kiedy temperatura jest wysoka. Jest to bardzo niebezpieczne. Przy wysokiej temperaturze, około 25 stopni, zamknięty samochód działa jak rozgrzany piekarnik. Kilkanaście minut wystarczy, aby była wewnątrz samochodu tak wysoka temperatura i jest to zagrożenie zarówno dla zwierzęcia, jak i dla dziecka, dla jego życia lub zdrowia. Przyczyny takiego postępowania są różne. Czasem rodzice, idąc na zakupy, nie chcą budzić dziecka i bezmyślnie zostawiają je w nagrzewającym się samochodzie. Zdarza się również, że dorośli są roztargnieni i w pośpiechu po prostu o swoim dziecku zapominają. Pamiętać należy nie tylko o dzieciach, to samo tyczy się też zwierząt. Policja zachodniopomorska, jak i również szczecińska, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim prowadzi taką akcję Mamo, tato, nie zapomnij o swoim dziecku. W ramach tej akcji powstały materiały profilaktyczne w postaci ulotek i naklejek. I właśnie te naklejki i ulotki szczecińscy policjanci rozdają na parkingach przed dużymi centrami handlowymi, przed supermarketami rodzicom, aby przypomnieć im właśnie o tych zagrożeniach i o tak dużym niebezpieczeństwie. W rozdawanych przez policjantów ulotkach znajdują się informacje o tym, jak postępować, gdy taka sytuacja ma miejsce. Natomiast naklejkę należy przykleić do tylnej szyby. Często się zdarza, że odchodząc od samochodu odwracamy się. Wtedy naklejka przypomni o zamkniętym wewnątrz dziecku lub zwierzęciu. A jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, należy niezwłocznie działać, nawet jeśli trzeba wybić szybę.